Pokażmy ludziom domek. Co się stało? Tylko pochowamy. Pokoje pokażmy. Co? Zacznijmy od pokoi. Dobra, zacznijmy od pokoi. Generalnie każdy z graczy. No prawie każdy, bo jeszcze Toblis jest w trakcie budowy. I Toblis buduje aktualnie pokoje dla członków gildii i my tam sobie troszeczkę lekko zmieniamy. Może zacznijmy od mojego. O nie. Tutaj jest mój pokoik, moje wszystkie kotki, które się respią cały czas, mamy villagerów. I tak to sobie wygląda, tak skromniutko, ale ładnie, bardzo ładnie. Chodźmy dalej, tu jest pokoik drugiego pralki. Tutaj tak to wygląda, tam jedź, widzę, że tu się zmienia kotek. No, mamy... Patrz tu, pokaż widzom. Totalnie, kapten, mam nadzieję, że tego nie ogląda. Pokój Felka, pokój Felicjana, śmietnik. I uwaga! Yes! Yes! Fila, Felek ma dwa nocze? Felek ma dwa nocze! What the fuck? Felek ma dwa nocze, a tu są jeszcze kolejne barelki. Jaki chłop! Tu jest... Pułapka, nie będę jej teraz rozkopywał. Pokój kasztana, skromniutki, kasztan z niego nie korzysta praktycznie. Dawaj, ho, pokażmy ludziom bardziej takie użyteczniejsze miejsca w gildii. Tu nic nie ma. Bo, ziomeczki, gildia się bardzo rozwinęła. Totalnie się, naprawdę bardzo rozwinęła. I wygląda to tak, że teraz tutaj chyba, tutaj mamy aksolotle. Tu są w ogóle itemki na bitkę, jakby nas zaatakowali dla każdego. Każdy ma, praktycznie każdy, bo już część wzięła. Każdy ma swojego jakby seta. U Maćka to wygląda zajebiście. U Maćka to jest... Tak. Tak. Tutaj są nasze aksolotle przeniesione wszystkie. Też ich je dozbieramy jakby i sobie zbieramy ich coraz więcej. Koniki z góry z bazy też tutaj sobie przynieśliśmy, a na górze bazy się najwięcej zmieniło. Tu jest miejsce na villagery. Tutaj Kostów napisał do kasztana, żeby coś tam ogarnął. Będziemy to jeszcze robić. I teraz schodzimy sobie tutaj. Tu mamy magazyn, villagerów wszystkich i wszystko mamy podzielone. Z tego chyba najbardziej jestem dumny. Tu mamy jeszcze sety, to wam też mogę pokazać, jak to wygląda. Z setami mamy git, to są sety 4-3. Tu chyba są jeszcze jakieś sety, tak, tu jest jeszcze set. Śmietnik, no dobra. Zejdźmy sobie tu zejście na sam dół. Jakby tu jest... Wait, bo tutaj można wodą spłynąć sobie. Można zejść tutaj na dół, o. No. Tutaj jest farma i wszystkie główki aktualnie, które zdobyliśmy sobie na serię, są tutaj. Ojej, prawie spadłem. Wszystkie główki graczy z serwa są tutaj. Tam jest główka Kostucha, nie wiem. Chodźmy sobie na dół, bo tam też się troszeczkę zmieniło, tam troszeczkę jeszcze dzisiaj w nocy się bawiłem. Schodzimy sobie tutaj. Tu jest ta nasza ekspiarka. I tutaj zrobiłem farmę trzciny, którą przydałoby się zebrać. Zmieniałam w sumie punktów, sobie podbieramy tę trzcinę. Dobra, może czas wyjść i pokazać ludziom, co się stało na zewnątrz. Bo jak już nie wchodzimy przez serce gildii, serce gildii jest zabudowane, całkowicie zabudowane. Teraz normalnie się respimy gdzieś tutaj, a wyjść z bazy można w ten sposób. Uwaga, zaraz wam pokażę, co się stało. Jeden kompleks, radzę ci vlogi tutaj łazić za mną. Drugi kompleks. Tam zginiesz. Wyłazimy, trzeci kompleks. Pomlogi. I tutaj mamy. O nie, znowu robactwo. Te fantomy są takie głupie, że ja nie wierzę. Co? Zryskiły się i dwa wleciały do lawy. Więc tak. Tak wygląda baza. Jest bezpieczna, jest na pewno bezpieczna, ciężko ją zdobyć. A dlaczego, zaraz zobaczycie z drugiej strony, chodź tutaj vlogi. I chodźmy na górę, chodźmy na górę. Zaraz wam pokażemy, co się jeszcze zmieniło. Czekam tylko, aż będzie Nether otwarty, to będziemy mogli windy sobie zrobić. Będziemy mogli sobie zrobić na luzie windy. Spójrzcie, jak epicko to wygląda stąd. To wygląda tak kozacko i teraz na dół jeszcze spójrzmy. Tą wodę będą się zniszczyć, bo przez to się da przyskać perły i trafi tu wodę i wodą sobie wpłynąć na ten piasek. A to tak ma nie wyglądać, to jest normalnie, patrzcie ile tu jest piasku. To jest tak świetnie zrobione. My to kładliśmy i była beka, że czasami pod spodem na samym dole była pochodnia i my kładziemy ten piasek. Tak, kładliśmy ten piasek tam jak cymbały
i tam była pochodnia na dole i ten piasek tak się nie stawiał. A na górze mamy wejście, tak zwane stanowisko snajperskie. Tutaj widzicie jest lawa. I staw może tylko sobie nawalać. Przeszkadzają, chyba że się je wyłączy. Co? Jak ktoś ma chmury włączone, to trochę przeszkadzają. Tak, to są chmury, ja mam wyłączone chmury, akurat to ci nie powiem. Jak widzicie dookoła bazy już jest w większości bazy, jest fosa, to wam zaraz pokażemy. Przejdźmy się jeszcze dookoła, to wam pokażę, jak ogólnie wygląda widok. Au, 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 au. Ała. No jak widzicie, wygląda to przepicko i naprawdę robi wrażenie. Tam też jest kopana fosa aktualnie z tamtej strony. No tam wyrównaliśmy w ogóle teren, gdzie był ten lasek ostatnio. No mega, to jest świetnie zrobione. Tu słuchajcie, a nie spadnij. Co więcej, mam w planach jeszcze jednego trapa w okolicach bazy, bo wiem, że Ride to Life ma gdzieś w tamtych okolicach home'a, ale to wam za chwilkę pokażę. Wait, ktoś to wysadził. Oh shit. Tam było zrobione bardzo dużo TNT, a w planach mamy, żeby tam zrobić cały las i w środku go wypełnić TNT, a z tego miejsca, jeżeli by wbili, strzelilibyśmy w jedno pojedyncze TNT. No to skaczemy na dół, żeby fosę pokazać? No, skaczmy na dół, pokażmy ludziom fosę. No, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba baza, o. Chodźmy do wody, skoczmy sobie tutaj, bo tu z kasztanem się kopaliśmy fosę, tam kopał Mati ze mną i tutaj Blogi jeszcze bardzo pomagał. Spójrzcie na to, to jest nasz system kolejki, który sobie jeździ wokół... What the fuck? Mamy nieproszonego gościa w kolejce. Jedź! Jedzie, dobra, jest. Mamy... Trzeba będzie zrobić potki na leczenie i im rzucić, bo te ciernie mogą mnie zabić, jak będziemy je tak przepychać. Okej. Okay. Mamy rawagnerów, którzy sobie jeżdżą wokoło bazy i odpaliliśmy kilka rajdów i wokoło całej bazy... Ten szkielet wraca. Nie w wagonie. O. Wokoło bazy po prostu rozstawiliśmy masę, ale to jak widzicie masę pillagerów, vindicatorów i creeperów. Jak creepery wysadzą łódki, to wszystko się rzuci na osoby, które będą atakować naszą bazę. Wygląda to przepicko naprawdę. Chodźmy, no przepchnij się. No, sobie jeżdżą ravagenery. Tutaj mamy jakiegoś konia szkieleta. I co? Konie, skocz nim tam. Uwaga, co może być w fosie? Rzućmy perłę, to wam pokażę po prostu od dołu, jak to przepisko wygląda. Cała fosa, nie skacz tu Blogi, tylko to się tepnę zaraz do ciebie. Cała fosa jest pełna, znaczy nie cała, bo jeszcze tego nie dokończyliśmy, w ogóle złoto, zbierzmy. Zbierzmy, zbierzmy, zbierzmy. Będziemy gapy. Cała fosa jest pełna stalagmitów. Naprawdę, ile godzin zbierania i ogarniania przy tym było, to jest... No, spójrzcie na to, ile musieliśmy się napracować, żeby to ogarnąć. To jest 10. kratka. To jest na 10. kratce aktualnie. Kolejne złota, nie będę już po niej na górę szedł. I to tak idzie sobie dotąd, idzie sobie cały czas ta fosa tędy. To przepicko to wygląda, przepicko. Ja bym na twoim miejscu tędy nie szedł. Zaraz mnie zestrzelą. Nie wiem, ktoś tędy szedł, chyba to był Maciek. Tędy jechał akurat Ravagner. O, pillager. Chodź do łódki. Żeby creeper go zaraz, czekaj, niech podejdzie. W którą stronę? No, podejść do przodu. O, dobra. Maciek szedł tędy, akurat jechał Ravagner i go pacnął i spadł chłop do fosy. O, nie, jedzie, jedzie, jedzie! Nie, żeby zaraz nie było... Wleciewalnie, Kapisperek już od serwa. No wygląda to przepisko. Po prostu tutaj pokażę wam jeszcze fosę, bo ona jest chyba nie... Nie, wykopana jest tamtąd. Myślałem, a nie, bo ona jest jeszcze tu niedokończona. Przecież my tutaj kopaliśmy. No i dzisiaj z kasztanem jeszcze kopaliśmy. Kasztan tu od rana siedział i kopał praktycznie. Bardzo późno. Ja się położyłem spać dopiero może o 7, a kasztan zaczął kopać. O, Lula wbił na serwer. No wygląda to przepicko, jeszcze tu mamy fosy do wykończenia i tamtą stronę ogarnąć, ale już na luziku.